słonich, 13 utworów literackich, w języku kaszebskim, bym rzekła i dodała w nowejszej kaszebiznie. 4 wierszte, 6 wypowiadań i esej i 3 utwory sceniczni, dramaty. Wszystkie nadesłane utwory spełniały warunki formalne. Gniazdo Błotarubonda czytała nasz protokół. Wszystkie nadesłane prace spełniają warunki formalne określone w regulaminie. Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić w drodze postępowania konkursowego następujące utwory literackie. Ale zanim, drodzy Państwo, odczytam werdykt, chciałabym jeszcze tutaj głośno, publicznie wypowiedzieć uzasadnienie jury 22. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Jana Drzeżdżona. W tegorocznej edycji przede wszystkim doceniło nowatorską tematykę nadesłanych utworów literackich, a także oryginalność form gatunkowych, które dotychczas nie były tworzone w literaturze kaszubskiej, na przykład jak libretto. Warto także podkreślić stronę językową nadesłanych utworów, utrzymujących wysoki poziom artystycznej formy wyrazu języka kaszubskiego. Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Jana Drzeżdżona to najważniejsze literackie przedsięwzięcie kultywujące twórczość kaszubskojęzyczną i dbające o zachowanie literackiego języka kaszubskiego. Chciałbym poprosić kolegę Andrzeja o zabranie i wypowiedzenie kilku swoich refleksji na temat nadesłanych utworów literackich. Bardzo proszę. Witam wszystkich jeszcze raz. Tak jak wspomniała pani profesor, bardzo wysoki poziom tegorocznego konkursu. I też co cieszy, bardzo różnorodność tematyczna. Jak patrzę na poprzednie lata, widać ten upływ lat, to widać, że dochodzimy już z pewnych tematów, które no w pewnym sensie w ostatnich latach już trochę nas wręcz zamordowały. Też jak spojrzymy, szczególnie jeżeli chodzi o prozę, to bardzo różnorodna tematyka dotykająca nowych przestrzeni i też duża różnorodność. To widzimy wśród autorów. Chyba najbardziej w prozie mieliśmy tutaj największy, tak mi się wydaje, problem. Natomiast to cieszy, no bo przecież konkurs imienia Jana Drzeżdżona, główna twórczość Jana Drzeżdżona, to dobrze wiemy, to proza. Chociaż poetą też bywał. Pamiętamy tutaj piękne utwory, Prześledomie, piękny tomik poezji wydany niegdyś przez oficynę Czec. Serdecznie wszystkim gratulujemy. Zawsze zachęcamy do pisania i po kaszebsku, i po polsku. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I taka mam jeszcze refleksja, że ten ciężki czas pandemiczny był też czasem pogłębionej refleksji i takiego wezdrzenia w sobie, są westrzutk. Stutka wiele utworów, choćby wierszte, dotykające problematyki egzystencjalnej, filozoficznej, kondycji, krechy kondycji leckiego, rzeckiego i takich nowych, medialnych przejawów, co w zasadzie są dla nas czasem jak trecezna. Teraz myślę, że przechodzą do najważniejszej cząstki, przynajmniej dla twórców, bo czekają na werdykt jury. Na przódka chciałabym zacząć od wyróżnień, bo i tako kategoria, że jesteśmy w tegorocznej edycji dalej. W kategorii poezji wyróżnienie otrzymał wiersz Jemeczetą, godło pierwszy plac zdobyła wiersz D, Stanisław Rymark. Dzięki, brawa.
prosimy. Łedrazy laureatów recimena bina, a łenet grode, łewrancieni, baro prosia nyleźnika zarządy na siłę krejzy wejrow siłę Kazmierza Pystronia. A laureatów prosimy łedrazu na bina. Ja nie jestem Staś, ale jestem z tego imieniu, ja nie jestem starosta Gabriela. Brawo. Prosia Westat, od razu przy fortepianie. Później może bam za taki urok. Bam za wedding później. Zdjące? Recia i śres. Do wręczenia nagrody w sieci ma laureatoma. Trzecą nagrodę w kategorii poezji dobyła Białka. Godło wejrowcza, tytuł wiersza, trecezna, Joanna Ginter. Brawo! Wielki brawa.